Szanowni Państwo, wiele czasu już minęło od czasu, kiedy ogrywaliśmy podczas Steam Next Festu demko polskiego survivalu Serum, gdzie walczysz nie tylko z mutantami, nie tylko z postapokaliptyczną rzeczywistością wykreowaną przez polskie studio, ale też z czasem. Bo kiedy czas dobiegnie końca i nie zadbasz o to, to kopniesz w kalendarz. Serum już niedługo w wczesnym dostępie pojawi się dla Was, dostępne na Steamie. Ja mam wielką przyjemność, żeby sobie zagrać parę dni przed premierą i dzisiaj zagłębiamy się w ten świat bardzo ciekawego survivalu, który niby jest podobny do wszystkich innych survivali, ale jednak parę rzeczy robi trochę inaczej, co taki ciekawy spin na niego wkłada. Oczywiście jak oglądacie na YouTubie, to witam Was bardzo serdecznie, zostawcie łapeczkę w górę. I ostatnio była konkurencja, gdzie na jednym z symulatorów, który ogrywaliśmy, Denizen, prosiłem Was o wbicie 1000 łapek w górę, bez problemu to zrobiliście. Zobaczmy teraz, jak się zaktywizuje społeczność, która bardziej woli survivale od symulatorów. Zostawcie łapkę w górę, zobaczymy, czy Wam się też uda pod tym odcinkiem i zostawcie komentarz. Czas tyka, to wam przypnę serduszko. Albo Czarek to zrobi. Tak, zobaczymy, ile komentarzy też się pojawi. Tylko jedna osoba, jeden kalendarz, żeby nie było spamu. No, graj, lecimy. Pierwszy tutaj ten dostępny serum, no może być, graj, pewnie. Hej, szukasz gier? Najlepiej w atrakcyjnych cenach? Wbijaj na G2A, gdzie okazja goni okazję. Kupując od zaufanych sprzedawców, znajdziesz czego tylko dusza zapragnie pośród tysięcy tytułów. Specjalny link z promocjami znajduje się poniżej w opisie tego filmu. A jeśli content na kanale to za mało, wbij na mój Instagram, gdzie zamieszczam zdjęcia z mojego życia, a na stories wchodzę w interakcję ze społecznością, więc zostaw po sobie followa. Hi, sweetheart. I'm already at the airport. We'll leave any minute now. Did they at least tell you where you're going? You won't believe it. We're going to the corporate lab on Madamus. I'll call you when I'm there. Hug Chris for me. Bye. Chyba demko w taki sam sposób się zaczynało, w sensie demko było początkiem gry. Tam pierwsza chyba godzina gry, czy coś w tym stylu. You shouldn't have taken this job. Come on, sweetheart. I'll be all right. Besides, we don't have much of a choice. This is the only way to earn some cash for Chris's treatment. Napisy są bardzo małe, ale nawet nie ma opcji zwiększenia ich. Trochę sadek. I even scored a goal. Fantastic. Shame I couldn't see it. When are you coming back? Soon, son. Soon. I can't wait to see you again. I know, sweetheart, me too. Fortunately, I'm leaving today, right after the surgery. Surgery? Something's wrong? No, everything's fine. They need to replace my timer, that's all. Don't worry, I'll be home tomorrow. Słynne ostatnie słowa. Jutro będę w domu. Co może pójść nie tak? Where am I? Oho. 2 minuty. Zostały ci 2 minuty życia. No jesteśmy. Nie ma problemu. Obudź się, koleś. Przeszukaj kanały. Przeszukuję kanały. I tutaj się patrzyło na tą rękę? Nie pamiętam. A, poradzimy sobie. Tu musimy pewnie zebrać. Jest i serum, które będzie nas przytrzymywać przy życiu. Koledzy, niestety czas się skończył, więc... game over. Dawaj tą fiolkę serum. Serum, naciśnij tab i wybierz serum, którego chcesz użyć, żeby zwiększyć czas na timerze. Pyk, weszło. Masz na ręku timer, który odlicza czas twojej odporności na pomór. Gdy licznik się wyzeruje, pomór zacznie cię zabijać. Sprawdzaj regularnie czas, przytrzymując te. Czy w demku też była polska wersja? Nawet nie pamiętam. No cóż, dobra. Idziemy dalej. Jest radyjko. Is there anybody out there? Hello, Richard. Who are you? Identify yourself. Adam Stewart, serum tester. Czy tu jest jakiś sekret? 027. Tu jest jakiś sekret. Where's Steve? Pana to, zabieram. Ty, normalnie, ja tu już parkour robię. Sekrety odkrywam. Tu już nie zrobię chyba. Ale tu mamy. Zoba. Łom od razu na start. Kurde, warto. O! Dobra, jednak nie warto. Dobra, nie warto. Odbiłem się od boilera i spadłem. No, bywa i tak. Znajdź budynek węzła centralnego. Tu nic nie ma? Nie ma. Gierka jest chyba w Unrealu 4 robiona, tak mi się wydaje. What happened? My arms! Something strange is happening to them. You are experiencing the first symptoms of the infection. What infection? I don't have time to explain. Look around. The central node building should be nearby.
Ładny klimacik. Podoba mi się ten taki zielonkawy mrok wszechobecny w tej gierce. Inside you'll find a device with a DNA symbol. It's an absorber. You'll need to connect it to your timer. This way you'll cleanse your organism. Dobra. Stop wasting your time. Do as I say. Zaraz, zaraz, poczekaj. Oj, w bazie widzę, że licznik serum nie ucieka. To chyba nie było tak, nie? To chyba zmienili, że w bazie nie ucieka ten licznik serum. Kwiatki se pozbieram normalnie. Co? Wyścig z czasem? Nie sądzę. Notatka Steve'a. Richard planuje ocalić kolejnego testera. To niejaki Adam Stewart ma odporność zbliżoną do mojej. Mutagen wnika w... Aha, fabułka. Okej. Przeklęci głupcy wiedzą, że eksperyment ma nikłe szanse powodzenia, a mimo to chcą faceta poświęcić. Ekstrakcja, której poddadzą Adama, doprowadzi do jego śmierci. Nie możemy na to pozwolić. Są inne metody. Chcieli mnie, bo ja jestem Adam, chcieli mnie w ofierze normalnie złożyć. A tu coś mogę wytworzyć? A, jeszcze niedostępne. Nie mogę. Gra mówi, że nie, najpierw musisz oczyścić swój organizm. No to tak zrobię, no niech będzie. Nasza piękna baza, którą będziemy rozbudowywać. Trochę szarpie, czuję, że mi szarpie FPS-y. Tak, są takie delikatne przycinki. Nie wiem jak inni, jeśli chodzi o optymalizację w tej gierce. Znajdź absorber. Absorber musimy znaleźć. Dobra. Kolejna notatka. Miesiące żmudnych poszukiwań nie poszły na marne. Znalazłem wreszcie sposób na otwarcie trzeciej bramy. No tak, no tutaj te bramy się otwierało, żeby przechodzić dalej. Tutaj też jakieś notatki. Wiadomo, fabułką. Z racji, że graliśmy w demo, no to mniej więcej wiemy, o co chodzi. Wszystko tutaj pozbieramy, to co możemy. Zobacz, pięknie jest. Tutaj jakieś kolejne rzeczy, kolejne notatki. Przyłapałem się rano na podgaduszce z gniuchem. Nie wiem, jak długo do niego mówiłem. Zorientowałem się, że tak, że to robię. Kurde, ile tych notatek? Daj spokój, zabieram je wszystko. Karta. Cable card, access card. Do pierwszego biomu. Dobra, zabieram. Możemy też się położyć? Nie, nie możemy się w łóżku położyć. Receptura Steve'a. Serum. Opieńkowiec niebieski, lecznicze zioło, języki teściowej. O, niebezpieczne języki teściowej, tylko nie to. Przedmioty tak zlewają się z tym otoczeniem. Ciężko czasami zauważyć, co jest do podniesienia, a co nie. Dlatego trzeba tak lizać ściany. O, kolejna notatka. Richard jest dla mnie zagadką. Często rozmawiamy, ale wciąż niewiele o nim. To tajemniczy facet. No, nie lubię o sobie mówić, co można powiedzieć. O, absorber. Absorber usuwa wszystkie negatywne i pozytywne efekty serum, zwiększając o 2 minuty czas na timerze. Podłączysz się do niego, przytrzymując E. Jeśli zginiesz, odrodzisz się przy ostatnio używanym absorberze. Czyli taki respawn point. Dawaj. A, i to też... Aha. You'll need to produce it yourself. How? No przecież masz recepturę, hopie. You'll find them in everything that lives. Unfortunately, that's not all. You'll need plants or even animals as well. Steve had his formula. Find it and gather the ingredients. Then use the device that should be right next to the absorber. It's a fabricator that converts organic matter into purified serum. To jest wytwornik. Shit. I need to hang up. Dobra, musimy opieńkowiec niebieski zebrać. Czy to jest opieńkowiec niebieski? Wygląda jak opieńkowiec niebieski. Bo jest w sumie zielony. I already have some of the ingredients. Dobra, wszystko mamy. Pasuje. Why did you hang up back then? Corporate security started to track us. I managed to jam their signal, but next time I may not be so lucky. We need to keep talking to a minimum. Sure, you're the boss. Questions? What is this place, Richard? Where am I? It's Ground Zero, an area contaminated with a mutagen. This is where all the cable car lines cross each other. The central node building will be your home for a while now. You better learn as much as you can about the layout and the equipment of the rooms. When you're ready, use the radio to call me. I'll tell you what to do next. Okay. Dobra. Chłop, jaki vibe takiej zazdrosnej dziewczyny, nie? Chłop się rozłączył dosłownie na 15 sekund i od razu mu zaczyna głowę suszyć, że czemu się rozłączyłeś? O nie, minuta mi została. Jak się ten szybko sprawdzało? F? F? G? Dobra, pod T. Ale to chyba zmienili, że w bazie to serum nie znika. Takie widać, że ułatwienie dla normików, nie? Że ludzie by za bardzo narzekali, że hi, czas mi się skończył, umarłem. Najgorzej. Czekaj, bo ja tutaj muszę iść.
Tutaj ta baza jest tak głupio zrobiona, że ma tak jakby dwa wejścia, ale tutaj wytwórz serum. A, czyli tak, zwykłe serum możemy tylko zrobić. Ochrona przed pomorem na 5 minut i 33 to nam daje jakieś skażenia z tego co widzę. No możemy z tego zrobić, cyk. A później będzie można te serum ulepszać i coraz lepsze jakieś serum, które będzie dawać nam dodatkowe jakieś odporności na uderzenia, na ogłuszenia, na jad, na spętanie i tak dalej, i tak dalej. Gdzie wszystko jest skażone, zmutowane, rozwalone i tylko ty jako tam jakaś osoba ma zwiększoną odporność na wirusa, przez co tak szybko się nie przekształciłem w krwiożerczego mutanta, no to powinien ten czas cały czas lecieć w dół, niezależnie czy ja siedzę na kanapie w bazie, czy siedzę sobie gdzieś tam na przygodzie. Oswobodzenie. No dobra, zróbmy sobie tego serum tam jeszcze na zapas. A to wytwornik drugiego poziomu potrzebujemy. Efekty broni tego jeszcze nie mamy. A czekaj, wyposażenie, wytwarzanie przedmiotów. No niestety tutaj nic nie możemy zrobić, ale to bym musiał chyba najpierw recykling przeprowadzić. Jest nasz bohater, wypaczenia. Tutaj też będą jakieś skille chyba do odblokowania. Spoko, spoko. Mind distortion, natura humana. Nawet nie wiem, o co tutaj chodzi. Status gracza jest git. Wyposażenie, no mamy pełno jakichś takich. Ja mogę na przykład użyć tego łomu? Nie mogę chyba. Wytwarzanie przedmiotów. Recykling, no mogę tutaj pod recykling na przykład, nie wiem. Rozłożenie wymagania do otrzymania receptury, no. Czyli mogę na przykład kombinezor rozłożyć. Albo złom mogę rozłożyć na takie pierdolety. Benzynę mogę rozłożyć. Tutaj chyba większość przedmiotów się rozkładało, nie? Bo ty nie używasz konkretnych przedmiotów, tak jak tam, nie wiem, złom czy perfumy, tylko rozkładasz je, żeby dostawać te takie odpowiednie cząstki w danej kategorii materii i je później używasz dopiero do zmian. Chyba tylko do rozbudowy były potrzebne właśnie tam kable czy coś takiego, ale to zaraz się nauczymy, na spokojnie. Notatnik, zadania, no dobra. Wykorzystaj stół warsztatowy do zrobienia maczety. A gdzie jest stół warsztatowy? Tam! Przy stole warsztatowym zrobisz, ulepszysz broń, narzędzia, pułapki oraz przynęty. Do wytwarzania broni niezbędny jest jej schemat i komponenty, które pozyskasz podając recyklingowi znalezione przedmioty nieorganiczne. Ulepszenia wymagają samych przedmiotów nieorganicznych, ich zasób jest ograniczony. Jeśli jednak zarecyklingujesz je określoną ilość razy, nauczysz się je odtwarzać z komponentów. Okej, rozumiem. Czyli mogę ze spokojem tak naprawdę, jak znajdę odpowiednią ilość rzeczy i je rozłożę, to będę mógł je później też wytwarzać, rozumiem. No dobra, no to spróbujmy. Komponenty, układ scalony. Rozkładam. Mogę ten łom? Rozłożę ten łom, pewnie, że tak. Jakieś bateryjki, bandaże to może sobie zostawię, języki teściowej no to będę potrzebował do craftingu. Ucha, dobra, wytwarzanie przedmiotów, czy mogę teraz zrobić? O, już się nauczyłem na przykład robienia paliwa, albo robienia środków znieczulających, ale ja chcę zrobić sobie maczetę. O, mogę ją ulepszać. Ta, i tu już no właśnie, żeby ulepszyć na przykład maczetę, to już potrzebuję właśnie puszki, kable, bandaże, niebieskie elektrody spawalnicze, żeby na drugi poziom sobie ulepszyć. Ale mogę też, różne kategorie, bo to moc ulepszam. O, mogę na serum też mieć kontener na maczecie, to ciekawe. Wytrzymałość też zwiększyć, wydajność też mogę zwiększyć, ale potrzeba, tutaj do wszystkiego potrzeba stołu warsztatowego drugiego. A stoły warsztatowe jak się ulepszało? O, to jest pytanie. Stół warsztatowy. Gdzieś tutaj chyba było do rozbudowy bazy takie coś. Czekaj. Niech no sobie tylko przypomnę. Tutaj to było miejsce, gdzie się hodowało roślinki. Co to jest? Pozyskiwacz aspektów. Może tutaj gdzieś. Bo gdzieś... Nie, tutaj jest tylko takie miejsce do chillowania bomby. Chyba jeszcze niżej? O, jest, tak. Małe kontenery. Wytwornik na przykład. Mogę ulepszyć, ale no, potrzebuję właśnie. Potrzebuję baterii, octu, benzyny, puszki. Kabli, żeby to sobie ulepszyć. Albo stół warsztatowy, żeby właśnie ulepszyć maczetę. Też kable, koc. Tak, koc najważniejszy element, żeby sobie stół warsztatowy ulepszyć. Generator, schowek, stacje hydroponiczne. Okej, kumam. Dobra, musimy sprawdzić, jak działa stacja hydroponiczna i włączyć generator. Stacja hydroponiczna jest chyba tutaj. Nie, tutaj jest generator. I wypełniam go w tej chwili paliwkiem, które sobie odzyskałem. Pasuje. I teraz stacja hydroponiczna, w której będziemy hodować roślinki prawdopodobnie do craftu, znajduje się tutaj w piwnicy. Witam. Uprawa roślin. W stacji hydroponicznej możesz uprawiać potrzebne ci rośliny. Uzupełnij biopaliwo w generatorze i umieść rośliny w stacji. Po określonym czasie dojrzeją i będą gotowe do zebrania. Możesz przyspieszyć wzrost oraz zwiększać plony, używając nawozu, który pozyskasz hodując zwierzęta w kontenerach. Jeśli w generatorze zabraknie biopaliwa, stacja hydroponiczna przestanie działać, a twoje rośliny umrą. Sadek. Richard, I did what you told me. What now? You need to come to my lab in the canyon. It's the only safe place. How do I get there?
In Ground Zero, you'll find gates to sectors known as biomes. The problem is, the entrance to the canyon is blocked. You'll have to use the cable car. Unfortunately, it needs to be activated first. Okay. Oh, can't be too easy, can it? What do I do? First of all, you'll need to find Steve's access card. It should be somewhere in... Mam ją już, mam. I already have it. You're not wasting your time. No pewnie, że nie. Now you'll need to power up the cable car. You'll find the generator in the station building. And what next? One thing at a time. Do what I said. Then I'll tell you what's next. No dobra. I się rozłączył, no i co? No właśnie. Richard? Oh, prick. Dobra, nam tutaj ten, rośnie już nam jedna roślinka, zasadziliśmy coś. Uruchom zasilanie stacji kolejki. Mamy już tą kartę, więc świgamy 25 metrów. Gnijuch tam gdzieś jest. A mam gdzieś ten? Gdzie jest moja ten broń? Broń? Maczeta. Tak! Iś! Iś! Zara, walę wszystko na łeb. Nie ma problemu. Zbieram sobie od razu tutaj te pierdołki. Tu w lesie nic nie ma. Ciekawego do... Gnijuch! Wracaj tu! Wracaj tu tym gnijuchem! Szybko! Kurwa, za szybki jest. Richard, come in. I turned on the power. Dobra. Find a card reader in the cable car cockpit. Put the card inside it. Dobra. Kartę do czytnika wagonika. O. Fanty, lubię. Zabieram wszystko. Dobra, naciśnij, aby podjąć interakcję. Niech będzie. That didn't work. A, dostępnego. Start up the cable car stations in the forest and swamp biomes. It's like a system of interconnected vessels. That's how you'll power up the canyon gate. By the way, czy to jest taka szybka podróż, tylko musimy odblokować z dwóch stron. You already know how to activate stations. You'll need power and access cards that belongs to the biome engineers. You'll have to find them. I'll be damned. That's all? No. The canyon gate is only opened with a special code. For security reasons, it has been divided into two parts and linked with biome engineers' DNA. Each engineer has only one part of the code. All parts need to be retrieved from their timers. So, whether I like it or not, I need to find these friggin' engineers. Not that. What's left of them, more probably. Biomes are contaminated with a mutagen. A couple of years ago, the serum essence was released into the environment due to an accident. Most employees died instantly. Some survived, only to change into mindless monsters shortly afterward. Since then, the biomes are sealed off. And I'm supposed to get in there? You are one of the few who have immunity. The mutagen won't kill you. It won't permanently alter your DNA structure either. At most, it will make your life a little bit more... Tak, jesteśmy w miarę odporni na wirusa, czyli żyjemy dłużej niż pozostali. I'm beginning to regret saving your ungrateful ass. Do you want to survive? Yes. Then do what I say and go to the biomes. What will I find there? It's difficult to predict. Be ready for anything. The survivors lived in safe zones known as refuges. They had absorbers and fabricators there. You'll be able to use them. And these engineers, how do I find them? You'll need to search the biomes they managed. Get in touch with me when you enter the biomes. I'll tell you where to look for them. Rozwiąż łamigłówkę, żeby otworzyć bramę numer 1. Rozwiąż łamigłówkę, żeby otworzyć bramę numer 2. Innymi słowy, trzeba na inne tereny mapy pójść. Znaleźć rozszarpanych, zmutowanych inżynierów, otoczonych pewnie przez inne abominacje. Odzyskać od nich karty, odblokować kolejki, żeby mieć szybką podróż. Żyć długo i szczęśliwie i pilnować tego, żeby czas nam się nie skończył, który na szczęście w bazie, duże ułatwienie, nie leciał.